Cześć, witam was wszystkich ponownie w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy niesamowitą sałatkę z rukoli i roszponki oraz z dodatkiem innych warzyw i owoców. Sałatka jest bardzo smaczna, bardzo pyszna i bardzo szybka w przyrządzeniu, bo zajmie około 10, myślę, że do 12 minut, nie więcej. Pod koniec filmu pokażę wam, jak zrobić sos do tej sałatki, dzięki któremu nie jeden z was polubi rukolę. Gdyż, jak wiadomo, rukola jest jedną z sałat o dość bardzo gorzkawym smaku. I nie każdy z nas tą rukolę lubi. Ja jestem tego dowodem, zawsze unikałem rukoli, a od czasu, gdy robię rukolę w jakiejś sałatce właśnie z tym sosem, to ją po prostu uwielbiam. Także zapraszam do pozostania do końca filmu. Zostawcie na końcu jakiś komentarz, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I możemy zaczynać robić naszą sałatkę. A oto co potrzebujemy do sałatki. Rukola, roszponka, czarne oliwki, pomidor koktajlowy, jeden pomarańcz, jeden ogórek, kilka brzoskwiń, ja mam akurat konserwowe, ziarna takie jak ziarna sezamu, słonecznika i ziarna dyni. I oczywiście jakiś talerz, jakiś półmisek, na którym będziemy to wszystko układać. A zaczniemy od ułożenia sałaty. Rukolę razem z rozponką możemy delikatnie przemieszać i rozkładamy ją na spodzie talerza. Rukolę i rozponkę wrzucam do jednej miski. Oczywiście sałata jest opłukana, odsączona od wody. Delikatnie to trzeba ze sobą pomieszać. Trochę nam to poucieka na boki, ale nic nie szkodzi. Tutaj widzę, że już rukola śpieszy się na talerz. I teraz tą sałatę układamy po całym talerzu. Jak jeszcze gdzieś jest kawałek nie wymieszany dobrze, to teraz przy układaniu możemy to zrobić. Układamy tak po calutkim spodzie. Sałatka jest bardzo dobra dla osób, które nie są do końca przekonane, jeżeli chodzi o rukolę. No, każdy pewnie z nas wie, że rukola ma gorzkawy posmak. Ale tu zrobimy taki sos, że polubicie rukolę. Uwierzcie mi na słowo. Ja też nigdy zbytnio rukoli nie lubiłem. Od czasu, jak jem ją z tym sosem, naprawdę sałatka jest dla mnie wyśmienita. I prawie w ogóle nie czuję tutaj gorzkawego smaku rukoli. A jest naprawdę sałatka rewelacyjna. Jeszcze tutaj trochę zostało. Dorzucę. Wysypiemy resztę. I mamy sałatę rozłożoną na talerzu. Teraz przygotujemy ogórka, pomidorki i oliwki. Teraz ogórek. Ogórek jest oczywiście umyty. Ja go przekroiłem na pół. I teraz tą połówkę po długości kroimy raz i przez środek drugi raz. I z tej połówki mamy cztery takie ćwiartki. I teraz możemy kroić na plasterki o grubości do 3-4 mm. Nie wiem, jak tutaj wyjdzie pół ogórka, może trochę więcej. To też w zależności, jaki mamy duży półmisek. Takie ćwiarteczki nam wychodzą ładne. I teraz te ćwiartki będziemy układać na sałatę. Rozkładamy po całości. Jak są sklejone, musimy je rozedrzeć, żeby nie było za grubo tego ogórka. No tu jak widzę, nawet ta ćwiartka ogórka starczy. Dajemy po bokach. Na środek. Mniej więcej, żeby wszędzie było równomiernie. Jeszcze możemy ogórka dokroić. Myślę, że to już nam wystarczy. Bo jeszcze musimy mieć miejsce na oliwki, pomidorka i na brzoskwinie. Mamy już prawie ogórek rozłożony.
Tak to wygląda z ogórkiem. Teraz przechodzimy do koktajlówek. Koktajlówki mam podłużne. Nie wiem, czy to dobrze widać. Koktajlówkę kroimy tylko wzdłuż. Na takie kawałki. I też tak będziemy układać jak ogórka. Kroimy kilka koktajlówek i układamy mniej więcej w takich odstępach po całym talerzu. Koktajlówka pokrojona, ułożona, tak to wygląda. Teraz oliwki. Oliwki tak samo jak koktajlówka. Przekrawamy po długości. Koktajlówki miałem tam około 150 gram, poszły wszystkie. Nie została ani jedna sztuka. Oliwek tutaj nie wiem dokładnie ile mam, około też 150 gram. Może pójdą wszystkie, może nie. Zobaczymy jak to będzie wyglądać podczas układania. Oliwki tak samo rozkładamy pomiędzy ogórka a pomidorka. Oliwki pokrojone, ułożone. Proszę bardzo. To już wygląda bardzo smakowicie. Teraz brzoskwinie. Brzoskwinie będziemy kroić w paseczki. W paseczki takie mniej więcej do pół centymetra. Coś takiego. I takiej wielkości brzoskwinie rozkładamy po talerzu. Nie musimy tego robić pod miarę, bo to nie ma żadnego znaczenia. Ja tu widzę, że mam 7 połówek, także w zupełności nam starczy. Uciekła jedna brzoskwinia pod talerz. Nie schowasz się. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Czyli w sumie zużyłem tutaj 4 połówki. Czyli po prostu 2 całe brzoskwinie. Nasza sałatka jest już prawie gotowa. Pozostanie nam teraz tylko przygotować ziarna i sos. Brzoskwinia ułożona, proszę bardzo. Teraz przygotujemy ziarna i sos. Zaczniemy od sosu, gdyż przygotowanie ziaren to będzie chwilka, więc teraz przejdziemy do sosu. Teraz zrobimy sos. Do sosu potrzebujemy pomarańcza. Przekrawamy go na pół i wyciskamy cały sok z tego pomarańcza do kubka lub do salaterki. Ja to akurat zrobię do salaterki. Ja mam już tutaj sok wyciśnięty i dodałem już tutaj przyprawy. A dokładnie dałem tak. Dałem pół łyżeczki suszonego czosnku i pomidora. Odrobinę dałem bazylii. Odrobinę oregano. I szczyptę ziół prowansalskich. Dałem też tutaj 2 łyżeczki oliwy z oliwek. Wymieszałem to wszystko. Możecie sobie posmakować po wymieszaniu. I możecie jeszcze ewentualnie coś według swojego gustu, do swojego smaku ewentualnie dodać. Ja tutaj nic więcej nie będę dodawał, gdyż dla mnie to już jest sos idealny. Ale zanim polejemy sałatkę sosem, musimy jeszcze przygotować ziarna. Więc teraz przygotujemy ziarna. A żeby przygotować ziarna, bierzemy jakąś niedużą patelnię, wstawiamy ją na kuchnię i rozgrzewamy. Na patelnię nie wlewamy żadnego tłuszczu, żadnego oleju. Samą suchą patelnię rozgrzewamy. Gdy patelnia się rozgrzeje, myślę, że wystarczy poczekać około 30 sekund do minuty. Wrzucimy ziarna. U mnie patelnia już się rozgrzała. Wrzucamy teraz wszystkie ziarenka. Czyli sezam, słonecznik i ziarna dyni. I teraz je podsmażamy, a dokładnie je tutaj tak prażymy. Naprawdę to nie trwa długo, chwilę. One tutaj zaczną nam tak delikatnie zaraz strzelać, zwłaszcza ziarna dyni. Po prostu je delikatnie podpiekamy. Ziarenka zaczynają już
przelać. Możemy jeszcze kilka razy zamieszać. Przewrócić. Ziarna sezamu ładnie się zarumieniły, więc ziarna już są gotowe. I teraz tymi ziarnami posypiemy sałatkę. Ziarna przełożyłem sobie na małą miseczkę. Będzie po prostu mi wygodniej obsypać tą sałatkę. Bierzemy na łyżeczkę i rozsypujemy po całości. Możemy wszystko, co tutaj uprażyliśmy, wrzucić do tej sałatki. Ziarna są bardzo dobre, zdrowe. Nadają naprawdę wspaniały aromat i smak sałatce. Resztę zrobimy to bez łyżeczki. Mamy posypane. Co do ziarenka. I teraz pozostanie jeszcze nam tylko polać to sosem. Ziarna rozsypane. Polewamy sosem. Najlepiej wziąć po prostu dużą łyżkę i po calutkiej sałatce musimy rozlać sos z pomarańcza, z soku pomarańczowego i przypraw, które tam daliśmy. Jeszcze raz powiem, że naprawdę ten sos sprawia, że rukola traci ten gorzki smak. Naprawdę jest bardzo dobra. Mnie ten sos przekonał. Kiedyś niezbyt lubiłem rukolę. Teraz z tym sosem mogę po prostu ją jeść w każdych ilościach. I mam nadzieję, że nie jednemu z Was też ta opcja przypadnie do gustu. Mamy już tutaj wszystko gotowe. Sos polany, ziarna posypane, sałatka w 100% gotowa. Także zachęcam do skorzystania z tego przepisu, jeżeli jeszcze tego przepisu nie znaliście. Zostawcie też jakiś komentarz pod spodem. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I zapraszam na moje kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć!